czwarta edycja historycznego konkursu powiatowego w naszej szkole. Jak co roku jest inna tematyka. Dzisiejszy temat to 160. rocznica Powstania Styczniowego. Co roku staramy się przybliżyć kawałek naszej historii, bo to są nasze korzenie i o to zawsze dbamy w naszej szkole. Myślę, że dzieciaki są świetnie przygotowane i znowu poznamy jakieś ciekawostki z tego tematu. Jest to taki czas już troszeczkę luźniejszy, bo na początku roku szkolnego wiadomo, że jest mnóstwo innych spraw. Jest też czas na przygotowanie się do tego konkursu, więc jest to wiosna. Tak, to jest konkurs powiatowy, a więc są dodatkowe punkty na świadectwie, potem liczące się w rekrutacji ponadpodstawowej. Co daje ten konkurs? Każdy konkurs historyczny poszerza naszą wiedzę. Jesteśmy świadomi tego, że czasy są jakie są, a więc trzeba znać swoje korzenie, trzeba znać swoją przynależność, no i pamiętać o naszych przodkach. I to jest to właśnie. I z tego cieszymy się, że tyle szkół zawsze się zgłasza, a w tej chwili jest tych szkół 6.